sobotę rano z parkingu przed Biblioteką Główną AGH wyruszyłem na wycieczkę pracowniczą. Po kilku godzinach podróży przyjechaliśmy do Warszawy i zatrzymaliśmy się obok budynku Sądu Najwyższego. Naprzeciw niego znajduje się monumentalny pomnik wzniesiony ku czci bohaterów Powstania Warszawskiego. Barbakan to element warszawskich murów obronnych. Został on wniesiony około roku 1548. Celem budowy barbakanu było zwiększenie bezpieczeństwa wjazdu do Starej Warszawy przez Bramę Nowowieńską i zapewnienie bocznej obrony sąsiednich murów. Obok barbakanu znajdują się najlepiej zachowane fragmenty murów miejskich. Prace nad budową pierwszych odcinków warszawskich murów obronnych rozpoczęły się prawdopodobnie około roku 1280. Ponieważ umocnienia te wydawały się niewystarczające, więc pomiędzy połową XV a początkiem XVI wieku przystąpiono do budowy drugiej, niższej linii murów. Niższa wysokość muru pozwalała nie tylko na zastosowanie artylerii, ale na rażenie wroga z dwóch poziomów murów jednocześnie. Rynek Starego Miasta został wytyczony na przełomie XIII i XIV wieku. To główny plac Warszawy aż do XVIII wieku. Było to miejsce wieców politycznych, demonstracji, a przede wszystkim miejsce targowe. Dziś jest to głównie miejsce spacerowe. Rynek łączy większość staromiejskich uliczek i tu znajdziemy najwięcej restauracji, kawiarni i sklepów z pamiątkami. Obok rynku zlokalizowane jest muzeum gromadzące i prezentujące zbiory związane z historią Warszawy. Muzeum Warszawy, bo to o nim mowa, mieści się w 11 połączonych ze sobą staromiejskich kamienicach. Placówka powstała w roku 1936 jako oddział Muzeum Narodowego i pierwotnie nosiła nazwę Muzeum Dawnej Warszawy. Siedziba muzeum wraz z dużą częścią zbiorów uległa zniszczeniu w roku 1944 podczas Powstania Warszawskiego, późniejszych kradzieży oraz w wyniku wilgoci w staromiejskich piwnicach. Po wojnie decyzją zarządu miejskiego muzeum zostało reaktywowane pod obecną nazwą. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, malarstwa, grafiki, ikonografii, rzeźby, rzemiosła artystycznego, numizmatyki i rysunków architektonicznych. Liczba eksponatów to około 300 tysięcy. Takie zaplanowano, że miała być sala poświęcona właśnie powstaniu styczniowemu. I poproszono Fangora, żeby namalował na tej ścianie właśnie coś związanego z powstaniem styczniowym. Fangor myślał i w końcu postanowił nawiązać do tej sali wówczas dyrektor Muzeum Warszawy, profesor. Proszę Państwa, bo tutaj mam to tak, bo tutaj też można zwrócić, że tutaj mamy znowu mieszankę różnych okresów, które się przeskoczyła. Pani Joszka Hasel w latach 90. postanowiła z nawiązu tradycji 1644 a 1731, gdzieś w tym okresie powstał. I teraz jakim cudem drewniany, zdobiony sufit,
który ma no 350 lat, około 350 lat, przetrwał II wojnę światową i powstanie warszawskie, kiedy Stare Miasto było jedno z najbardziej zniszczonych dzielnic. 90% budynków. To jest fajne, to jest Canaletto, Bernardo Bellotto, zwany Canaletto. Nadworny malarz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Bo tak jak Canaletto był tym takim malarzem, należała do Marcina Zaleskiego, który był nazwany właśnie Canalettem. Pamiętają, czy już przechodzili, czy będą przechodzili, proszę zapamiętać jej elewację. Ona teraz podróżujemy w czasie i tak jak byliśmy w XIX wieku, teraz przenieśliśmy się do początku XX. Ja może zacznę od tego, że Państwo mieli wszystko pamiętać, gdzie na tym jesteśmy. To proszę zobaczyć, no właśnie, tu jest oryginał. Za drzwiami, jakbyśmy przez tą dziurkę od kucza spojrzeli, mamy rynek, tam przy tej dziurce widać tą syrenę, która stoi na rynku, natomiast ta jest oryginalna. Dlatego nie wiem, dlaczego oni znali je na początku wojny, że są symbolem niezwiązanym z państwowością polską. One są symbolem polskim, są symbolem miejskim. Nie mogło oczywiście zabraknąć wizyty w najwyższym budynku w Polsce, czyli w Pałacu Kultury i Nauki. Jego wysokość całkowita wynosi 237 metrów, natomiast wysokość do poziomu dachu to 180 metrów. Panią tu to nie wiem, na Placu Konstytucji mieści się Muzeum PRL. Prezentuje ono najciekawsze aspekty życia cywilnego i historii PRL. Prezentowane na wystawie wnętrza i przedmioty składają się na opowieść o tym, w jaki sposób polityka władzy ludowej wpływała na codzienne życie dotkniętych skutkami jej działania obywateli. Mały Fiat, Babka i Bambino, Pralka Frania to tylko niektóre symbole PRL, które możemy zobaczyć na wystawie. Prawdopodobnie w 6 latach okazało się, że tutaj jest eksponat. Takie zainteresowanie wygląda. I teraz, proszę Państwa, zaczynamy. Chcieli, Thank you.
Naszą bazą noclegową był hotel Lodos. To chyba jeden z najtańszych hoteli w centrum miasta. Budynek zlokalizowany jest 7 minut jazdy autobusem od Nowego Światu i 3 minuty spacerem od stacji metra Centrum Nauki Kopernik. Pokoje są urządzone prosto, a przy tym elegancko. Gołodczyzna to wieś położona na południowy wschód od Ciechanowa. W tej miejscowości znajduje się filia Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Muzeum Pozytywizmu. Muzeum Pozytywizmu to dwa historyczne budynki. Pierwszy z nich to dworek Aleksandry Bąkowskiej, natomiast drugi to krzewnia, dom Aleksandra Świętochowskiego. Obydwa są położone na terenie kilkuhektarowego parku. Aleksandra Bąkowska w roku 1909 założyła szkołę dla dziewcząt wiejskich. Obecnie w jej domu mieści się stała ekspozycja zatytułowana Szlachta Mazowiecka w malarstwie i wnętrzach. Inne wystawy tam obecne to ekspozycja poświęcona Aleksandrze Bąkowskiej, szkołom w Gołodczyźnie, a także wystawa malarstwa i rzeźby Józefa Piwowara. Nieobecny. Znowu na kamerach. Proszę dobrać.
Willa o nazwie Krzewnia to dom, w którym żył i przez wiele lat tworzył Aleksander Świętochowski, wybitny polski pozytywista. We wnętrzu z domu znajduje się wystawa stała poświęcona wspomnianemu Aleksandrowi Świętochowskiemu. W willi zachował się oryginalny wystrój wnętrz. Urodził się w roku 1849 w Stolcu Łukowskim na Podlasiu, a ukończył do szkoły z tytułem magistra. Pracował w chwili historyczna do momentu, gdy rozpoczął pracę na stworzenie prawdy. Odrzucona miłość Aleksandry Bąkowskiej, ale poznał tutaj swoją drugą żonę. Ponieważ rok przed swoją śmiercią wybudował swój własny dom. Dlaczego? Ponieważ Krzewnia była własnością państwa i obawiał się, że to jest mieście. Może to na po prostu państwo wyrzuci, a mieście ma drugą zajęcie za darmo. Wybudowała drugi dom, co znamie, a ma się wypiało. Świętochowski mieszkał zaledwie kilka miesięcy, zmarł. Co się stało? Panią Marią Pizarno, mieszkała tam. W okresie okupacji niemieckiej wyszła po wtórnie za mąż za Henryka Grossmana, nauczyciela Niemiec miejscowej szkoły. Bardzo dobre. Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie został zniesiony w latach 1399-1429. Mury o wysokości 10 metrów stanowią prostokąt. W narożnikach znajdują się dwie okrągłe wieże. Zamek zbudowano na bagnistym terenie na prawym brzegu rzeki Łydyni. Aby zamek zachował stabilność, w bagnistym podłożu przed rozpoczęciem budowy zatopiono masę żwiru i cegieł oraz setki dębowych pni. Masywna ceglana twierdza ma kształt regularnego czworoboku 48 na 57 metrów z dwiema potężnymi wieżami od strony rzeki. W połowie XVII wieku, w czasie potopu szwedzkiego, zamek został zajęty przez Szwedów i spalony, tak jak i Ciechanów. Od tego czasu był już ruiną położoną za miastem na rozległych, zabagnionych łąkach. W latach 60. XX wieku rozpoczęto proces odbudowy zamku, który w końcu stał się obiektem muzealnym o charakterze trwałej ruiny z niewielką ekspozycją muzealną na basztach i w zrekonstruowanej piwnicy zamkowej, tak zwanej sali gotyckiej. W 2005 roku Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie ogłosiło konkurs na rewitalizację zamku. Chcąc ożywić obiekt, wpisano w starożytne mury nowoczesną architekturę i funkcję. Nie udało się zrekonstruować zamku w jego historycznym kształcie, gdyż brak jest jakichkolwiek jego rysunków z okresu średniowiecza i renesansu. Ale w oryginale to hak. Tu jest stolik edukacyjny. Jeśli dzieciaki mają ochotę dotknąć, przymierzyć mnie, mają albo miecz, to może. Thank you.
idziemy do Janusza, tego księcia, który rządził po... My idziemy do Janusza, nie próbujemy im. My idziemy do Janusza, żeśmy się jadali. Wszyscy? Książę Janusz, proszę Państwa, a to jest jego piękna żona Anna Danuta. Ona była Lipięga. Sądząc, że nikt nie podważy jego słów, rzuca na ziemię swoją rękawicę rycerską. No ale się pomylił, bo znalazł się Śmiałek właśnie z Byszką. Idźmy tą drogą. Widzimy ich w trakcie uszty, jak widzicie. Posilają się. Co jadali, to wiemy. Głównie mięso. Warzyw. A na to czekałem najbardziej. Czekałem najbardziej, żeby na tam. No. Podsadzi się troszkę? Wadziu? Tak, to jest teraz. Dziękuję. W Opinogórze Górnej znajduje się Muzeum Romantyzmu. Muzeum gromadzi pamiątki związane z historią rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem Zygmunta Krasińskiego. Obecnie Muzeum Romantyzmu to kompleks pałacowo-parkowy, w skład którego wchodzi kilka budynków. Pierwszym z nich jest dwór wybudowany według projektu Józefa Gałęzowskiego z początku XX wieku. Możemy się w nim zaznajomić wystawą, która ilustruje polskie drogi do niepodległości, zaczynając od Konfederacji Barskiej poprzez insurekcję kościuszkowską, legiony polskie we Włoszech, okres napoleoński, powstanie listopadowe aż do powstania styczniowego. Znajdziemy tu bogatą ikonografię takich wydarzeń jak na przykład portret Tadeusza Kościuszki według Józefa Grassiego z 1796 roku, czy grafikę Napoleon w otoczeniu rodziny, a także wiele innych pamiątek związanych z tym okresem. Między innymi Krzyż Konfederatów Barskich z 1768 roku, ryngraf z okresu Konfederacji Barskiej oraz pas kontuszowy z XVIII wieku, a także miniaturową maskę pośmiertną Napoleona czy parę pistoletów oficera armii francuskiej z początku XIX wieku. Ale doceniany był jako dramaturg, tylko że tak jak mówię na lekcji języka polskiego nie były, a teraz nie ma. Obok dworu znajduje się oficyna. Na piętrze budynku jest zlokalizowana biblioteka muzealna, natomiast parter zajmuje podzielona na dwie części powierzchnia ekspozycyjna. Aktualnie w oficynie znajdują się ekspozycje dostępne dla zwiedzających. Ród Krasińskich, gabinet szwoleżerów Gwardii Napoleona I, kolekcja ze zbiorów Agnieszki i Marka Aksentowiczów oraz wizerunki sławnych Polaków i redukcje pomników polskich z wytwórni Mintera z kolekcji Wilanowskiej.
Ekspozycja w neogotyckim pałacu jest próbą zaprezentowania sylwetki Zygmunta Krasińskiego. Przechodząc przez kolejne sale, poznajemy różne etapy życia artysty, m.in. arystokratyczne korzenie, dzieciństwo, twórczość, najbliższą rodzinę, to jest matkę, ojca, żonę i dzieci, przyjaciół czy też kobiety życia. Ekspozycję zamyka sala, w której okazano tworzenie się legendy Zygmunta Krasińskiego od momentu jego śmierci. Od kwietnia 2016 roku na terenie muzeum systematycznie rozwijana jest ekspozycja przyrodnicza zlokalizowana w pobliżu zabytkowego pałacyku, w skład w której wchodzą różne gatunki ptaków aż z 5 kontynentów. Tuż obok muzeum znajduje się kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. W roku 1822 w tym miejscu znajdowała się kaplica rodowa Krasińskich, połączona z panteonem grobowym. Natomiast w latach 1874-77 wybudowano nową świątynię. Ufundowała ją Róża z Potockich Krasińska, żona Władysława, a zaprojektował architekt warszawski Wincenty Rakiewicz. Jest to budowla neoklasycystyczna, jednomomowa, ozdobiona monumentalnym portykiem czterokolumnowym, przykryta dwuspadowym dachem. Najstarszym obiektem w kościele jest ambona regencyjna z XVIII wieku, pochodząca z Kodnia nad Bugiem. Była ona przeniesiona do Opinogóry w XIX wieku wraz z ołtarzem głównym po kasacie kościoła w Kodniu. W latach 20. naszego wieku, kiedy przywrócono kościół kodeński, ołtarz do niego powrócił, natomiast ambona pozostała w Opinogórze. Obecny ołtarz główny ufundował Edward Krasiński w roku 1925. Wydzieloną częścią kościoła są podziemne krypty, do których prowadzą ciężkie, żelazne drzwi ozdobione herbem Krasińskich. Kształt i rozmiar podziemi zmieniały się wraz z rozbudową kościoła. W centralnej części znajduje się grób poety Zygmunta Krasińskiego, a nad nim ozdobny kartusz z herbem Krasińskich. Z lewej strony spoczywają przodkowie poety, a z prawej potomkowie. Na ścianach katakumb wiszą trzy płyty wykonane z brązu, przedstawiające sceny z utworów Zygmunta Krasińskiego, Przedświtu, Iridiona oraz Nieboskiej Komedii. W latach 90., w drugiej połowie lat 90. tu do Opinogóry bardzo często przyjeżdżał profesor Zbigniew Sudolski, ten wybitny badacz. Ona wyszła powtórnie za mąż, wcześniej owdowiała i wyszła za Ludwika Krasińskiego. Co? Wolność Grekom. Idziemy dalej po schodkach, proszę bardzo. W Krasnem, w gnieździe rodowym Krasińskich, znajduje się kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Kościół był wznoszony przez kolejnych członków rodziny Krasińskich. Świątynia jest trójnawowa, bazylikowa. Jej korpus jest czteroprzęsłowy o niskich nawach bocznych. Późno-barokowa dekoracja malarska kościoła
To cykl 21 kompozycji ściennych namalowanych przez Sebastiana Ecksteina, malarza pochodzącego z Brna, specjalizującego się w przedstawianiu iluzyjnej architektury oraz scen rodzajowych. Na bocznych ścianach nawy głównej, ponad arkadowymi przejściami do bocznych naw, ukazane są sceny pasyjne. We wnętrzu kościoła znajdują się także 22 tablice epitafijne oraz 4 nagrobki osób z rodu Krasińskich. Ale na nich. Więc 12 wiek, początek 13 wieku. Pierwszy w zasadzie plan mówiący o dokonaniu. Pod kościołem znajdują się podziemia, a w nich katakumby i grobowce Krasińskich, chowanych tu od XIV wieku. W podziemiach znajduje się również pomieszczenie służące za kaplicę przedpogrzebową, która jest oddzielona z obu stron ażurową kratą. W ostatnim dniu wycieczki odwiedziliśmy letnią rezydencję króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki oraz historyczne ogrody. Baśka na drzewie. To jest pomnik Piotra Wysockiego, stulecie w duchu powstania stawiam. Najbardziej charakterystycznym budynkiem jest pałac na wyspie. Zespół pałacowy leży na sztucznej wyspie otoczonej przez staw. Jest połączony z lądem dwoma mostami zwieńczonymi kolumnami. Pałac był od roku 1775 letnią rezydencją króla. W lecie od 1784 roku w sali jadalnej, która dawniej pełniła funkcję sypialni, odbywały się organizowane przez władcę obiady czwartkowe.
Amfiteatr usytuowany nad brzegiem Stawu Południowego łączy w swojej architekturze motyw antycznych ruin z funkcją teatru w otwartej przestrzeni. Amfiteatr, obliczony na wielkie widowiska dla blisko 1000 widzów, otwarty został 7 września 1791 roku w rocznicę elekcji Stanisława Augusta. Dalej jest w Polsce, jest świątynia egipska z kolei. I ona... W Parku Łazienkowskim znajduje się, wykonany z brązu, pomnik Fryderyka Chopina. Nieodłączną częścią pomnika stał się okrągły basen wodny z czerwonego piaskowca, a także oddalone nieco tło naturalnej zieleni. Ogród wraz z cokołem i basenem zaprojektował słynny architekt i konserwator Oskar Sosnowski. W sezonie letnim, każdą niedzielę, odbywają się tutaj koncerty chopinowskie. Kapeszer wykonał projekt tej oranżerii, zarówno dekoracje malarskie. Stara oranżeria została wzniesiona w latach 1785-88 jako jeden z najpóźniej zrealizowanych projektów w Łazienkach Królewskich. Służyła ona jako miejsce do przechowywania drzew pomarańczowych, które latem zdobiły ogrody. Obecnie znajdują się w niej galerie rzeźby oraz Teatr Królewski, jeden z kilku w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich. Przed powrotem do Krakowa zatrzymaliśmy się na Placu Zamkowym. Został on wytyczony w latach 1818-21 według projektu Jakuba Kubickiego. Wschodnią pierzeję placu stanowi fasada Zamku Królewskiego. Na placu zaczyna się Trakt Królewski. Najbardziej charakterystycznym elementem tego placu jest wniesiona w latach 1643-44 kolumna Zygmunta III Wazy. Podczas naszego pobytu odbywała się inscenizacja przejazdu marszałka Józefa Piłsudskiego ulicami Warszawy. Nawiązywała ona do wydarzenia z roku 1918, kiedy to do Warszawy przybył Józef Piłsudski i przejął władzę wojskową od Rady Regencyjnej. Johnny